Cześć, witam na kanale Kolekcjoner Horroru, a dzisiaj zobaczymy figurkę z firmy NECA Ultimate, a będzie to Hellraiser, czyli Pinhead. Gościu z podbijanymi gwoździami w ryj, także bardzo fajna postać filmowa, jest to klasyk, na pewno dużo osób go kojarzy i bardzo dużo osób widziało ten film, tą całą serię. Ja ogólnie widziałem wszystkie części, ale nie oglądałem ich tak często jak na przykład Freddy'ego Krugera, Michaela Myersa, Leatherface'a czy Jasona. Ale jest to bardzo ciekawa postać i trzeba było tą figurkę kupić do swojej kolekcji horrorów. A więc bez zbędnego gadania zapraszam Was do obejrzenia prezentacji tej oto figurki. Figurka zapakowana jest w te bardzo fajne pudełko z okienkiem zapinanym na rzep. Na okładce mamy naszą dzisiejszą postać, Pinheada, na dole mamy logo filmowe Hellraiser, a okładka muszę przyznać, że jest bardzo ładna. Ciekawa grafika z tą kostką Le Marchanda, łańcuchami i tą fioletową poświatą. Na boku kartonika na czarnym tle mamy czerwone logo Hellraiser. A z tyłu jak zawsze mamy bardzo fajne foty z figurką, którą znajdziemy w środku, z akcesoriami i wymiennymi głowami. Otwórzmy kartonik. Po lewej stronie jest nasz władca piekieł ze szpilami w głowie. W tle też widzimy wiszące łańcuchy. A po prawej stronie za okienkiem jest nasza figurka. Są bronie, które możemy zawiesić na figurce. Wymienna głowa, dłonie i oczywiście kostka Le Marchanda. Taką mamy okładkę dla naszego pana. Niebieskie odcienie, wiszące łańcuchy. Są też jakieś takie plamy krwi. No pasuje tło do figurki jak najbardziej. W ogóle fajna sprawa i pomysł z tymi łańcuchami. Figurka mierzy około 18 cm wysokości i jest w pełni ruchoma. Bardzo podoba mi się wykonanie tej główki. Wygląda identycznie jak filmowa postać. Twarz jest biała i ma powbijane te ala gwoździe, które są nawet dość solidnie przymocowane. Można je ścisnąć, a te gwoździe nie łamią się. Ładnie wykonane też są jego oczy i usta. No konkretna robota. Tutaj mamy taki spokojny wyraz twarzy, ale jest też wymienna główka z agresywną miną. Jak już jesteśmy przy głowie, to pokażę Wam miejsca ruchome. Możemy obracać główką figurki na boki, ale również porusza się główka do góry i na dół. Co do jego ubioru, jest to też świetne wykonanie. Ubrany jest cały w taki czarny, zdobiony kombinezon. Na klacie są takie krwiste ślady, tak samo na brzuchu. Można rzec, że strój jest cały w szczegółach i detalach. Tak samo zobaczcie, jak pięknie wykonany jest tył, te jego plecy. Punkty ruchome są w barkach. Trochę nierozruszana jest ta figurka, więc ciężko to się wszystko rusza, no ale możemy obracać w każdą stronę. Zginają się i obracają ręce w łokciach, no i obracają się dłonie. Figurka również porusza się w pasie. Fajne też są jego dłonie, które są w takiej biało-czarnej rękawicy. Pinhead ma też założoną na sobie taką czarną suknię, która jest z takiego dziwnego, śliskiego materiału. Ta suknia zakrywa mu całe nogi i na dole suknia zakończona jest takimi drucikami, przez które możemy ustawić sobie tą suknię w różnych pozycjach. Pod tym materiałem mamy ukryte nogi, które są bardzo ciekawie wyrzeźbione, tak samo jego obuwie. Tak samo dobrze dobrane są kolory, no powiem szczerze, że aż szkoda zakrywać te nogi pod tą suknią. Nogi są ruchome, możemy poruszać nimi na boki, poruszają się do przodu i do tyłu, no i również jakby inaczej możemy zginać nimi w kolanach. Zobaczcie sobie jeszcze raz jego łydki z butami, no kurde, to jest arcydzieło. W zestawie mamy jedną wymienną głowę, ogólnie głowa jest taka sama jak ta, którą figurka już ma na sobie. Różni się jedynie miną. Jest tutaj Pinhead z otwartą buźką, szczerzące zęby, a zęby są bardzo fajnie i precyzyjnie wykonane. No jest to, jak ja to nazywam, główka ataku. Wymienimy mu teraz tą głowę. Włóżmy tą wymienną, tylko trafić trzeba w dziureczkę. I cyk. No i tak wygląda ta wymienna główka na figurce i jak zwykle z groźną miną bardziej mi się podoba i w tej główce chyba sobie zostawię go właśnie i postawię na półeczce. Przejrzymy sobie teraz jego bronię, chociaż może to jest złe określenie, bardziej nazwałbym to narzędzia tortur. Tutaj mamy jeden taki specjalny nóż z trzech narzędzi. Jest on cały srebrny, przyozdobiony i są ślady krwi. Mamy też taki haczyk specjalny do zawieszenia go na pasie figurki. Drugie narzędzie wygląda trochę jakby obieraczka do ziemniaków, albo taka mała piła do drewna. Również to ma ozdobną rękojeść, a jego górna, główna ostra część jest cała czerwona, więc przypuszczam, że to też uwalone jest całe z krwi. No i oczywiście na końcu też mamy taki specjalny haczyk na zawieszenie tego na jego pasie.
Okej, mamy już zawieszone dwa narzędzia zbrodni, został nam jeszcze jeden. Trzecia rzecz jest cała srebrna, jest też tutaj trochę krwi i jest to jakiś szpikulec, czy taki cienki nożyk. Również rękojeść jest ładnie przyozdabiana. Powieśmy mu to też, może to powiesimy tak bardziej teraz z drugiej strony. No i mamy bardzo fajnie przyozdobiony strój Pinheada. Fajnie to wygląda i lepiej uważać, żeby figurka się nie przewróciła, bo to się bardzo łatwo odczepia. W zestawie mamy jeszcze 4 dłonie, nie będę ich wymieniał. Służą one do tego, aby trzymać te bronie, które zawiesiliśmy mu na pasie. I do otrzymania również kostki Le Marchanda, którą za chwilę wam pokażę. Ale ogólnie ręce wyglądają bardzo realistycznie i bardzo fajna jest ta rękawica. Czas na kostkę Le Marchanda. W sumie tu mamy w zestawie 2 kostki, jedna kwadratowa i jedna rozłożona, bo jak wiemy trzeba było ją ułożyć w pewien sposób, żeby zadziałała. Kostka jest złota, ale bardzo ładnie przyozdobiona, ma tam takie wzorki i ten kolor taki sam jak filmowa kostka, tak więc malutkie, ale precyzyjnie wykonane. No i tak to wygląda, niepozorna kostka, ale również bardzo niebezpieczna. Tutaj mamy tą drugą kostkę, która jest rozłożona kolorystycznie, jak i wzory są takie same jak w tej kwadratowej. Również bardzo fajnie wykonane, ale wiadomo, jeżeli już w figurce trzeba włożyć kostkę Le Marchanda, to na pewno będzie to ta kwadratowa. A więc podsumowanie takie, figurka bardzo ciekawa i profesjonalnie wykonana. Zadowolony jestem z jego główek, wykonania stroju i ogólnie od czubka śruby w głowie po jego stopy. Wszystko jest mega. Dobrze, że nie zabrakło tutaj kostki Le Marchanda. Bardzo ważnej rzeczy i też plus, że dostaliśmy tą drugą rozłożoną kostkę. Mamy 3 różne narzędzia tortur i również plus za to, że jest możliwość zawieszenia tego na jego pasie. No i również fajnie, że są wymienne dłonie, chociaż nie za bardzo akurat używam takich rzeczy. Pochwaliłem całą zawartość pudełka, ale i sam karton jest godny pochwały, ponieważ posiada bardzo ciekawą grafikę, no i tło, które dostajemy dla figurki. Polecam ten egzemplarz z całego serca fanom serii Hellraiser. A ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie, zachęcam do komentowania, lajkowania i zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz, a nie przegapisz kolejnych ciekawych figurek. Zapraszam również do przejrzenia poprzednich prezentacji. Pozdrawiam, kolekcjoner horroru. No more games.